Wojciech Orzechowski. Pozdrawiam z pięknych włoskich południowych mórz i chciałbym Cię zachęcić do tego, żebyś marzył. Marzenia są potrzebne, to one sprawiają, że osiągamy cele, których normalnie byśmy nie osiągnęli. Pomyśl, czy masz takie marzenie, które chciałbyś zrealizować i co możesz zrobić? Na ile możesz posunąć się do przodu, żeby te swoje cele osiągnąć? Przygotowałem podręcznik planowania celów. Jeżeli nie masz jeszcze swoich ustalonych celów, a chciałbyś je mieć, mogę Ci pomóc. Napisz do mnie, przyślę Ci w PDF-ie podręcznik, w którym zobaczysz, jakie cele możesz w przyszłości przyjąć, z jakimi kosztami się to wiąże, z jakimi finansami się to wiąże, na co musisz być przygotowany. Będziesz miał do wypełnienia formularz, w którym rozpiszesz sobie, ile co miesiąc te cele, które osiągniesz, będą Cię kosztować, bo to wszystko związane jest z aktywami, które powinieneś posiadać, bo te aktywa powinny finansować Ci Twoje pasywa. Czyli co miesiąc z Twoich aktywów powinno Ci wpadać na Twoje konto tyle, aby pokryć Ci Twoje wszystkie pasywa. Bardzo fajne ćwiczenie, zachęcam. Jest to element gry mojej planszowej, symulatora inwestowania w nieruchomości pod tytułem Rentier. Napisz do mnie, z chęcią Ci to wyślę, potem sprawdzę, jeśli będziesz chciał. Zobaczymy, trzymam za Ciebie kciuki, ponieważ cele są bardzo ważne, marzenia również. Ja sam mam swoje marzenia. Niektóre z nich już zrealizowałem, niektóre dalej będę realizował. I jeżeli będziesz chciał, będę Cię serdecznie wspierał. A gdy już mówimy o marzeniach, wiele z moich marzeń się zrealizowało. I specjalnie podpłynęliśmy tutaj blisko tej diny, która sobie dryfuje spokojnie, a właściciele gdzieś tam zażywają kąpieli albo odpoczynku. Bo coś takiego teraz jest moim marzeniem. Pokazuję Ci swoje marzenia, żeby Cię zmotywować do tego, abyś Ty miał swoje. Może niekoniecznie taki wielki, bo to też jest duży koszt utrzymania. Nie wiem, czy jest potrzebny aż taki wielki, bo on ma, myślę, że około 18 metrów. Ale taki 12-metrowy, już rozpocząłem rozmowy na temat ewentualnego nabycia takiego jachtu. Może być, być może kiedyś będziesz chciał pożyczyć, być może kiedyś będziesz chciał przewieźć się. Podejrzewam, że będzie do dyspozycji. Także tak wyglądają moje marzenia. A jeżeli chcesz napisać coś o swoich, odezwij się do mnie koniecznie. Przeprowadzę Cię za rękę przez cały proces inwestycyjny. Wojciech Orzechowski, pozdrawiam serdecznie.